Dzień dobry, witam Państwa. Cieszę się, że po raz kolejny mogę być w Grudziądzu, w mieście, które często odwiedzałem jeszcze jako dziennikarz Gazety Pomorskiej, no i później od lat jako poseł. Cieszę się też, że z każdym prezydentem potrafiłem, z prawie każdym prezydentem Grudziądza, potrafiłem nawiązywać dialog w imię tego, by coś dobrego dla Grudziądza robić. Pozwólcie, że przedstawię Państwu jeszcze kolejnego z kandydatów, pana Tobiasza Kobyłeckiego, który kandyduje z naszej listy Zjednoczona Lewica. Ja nazywam się Jerzy Wenderlich, jestem liderem tej listy, wicemarszałkiem Sejmu już drugą kadencję. Jest z nami pan Łukasz Kowarowski, radny grudziądzki, jednocześnie przewodniczący Zjednoczonej Lewicy w Grudziądzu i też grono grudziądzkich działaczy, którzy tutaj są razem z nami. Kiedy tak właśnie rozmawiamy z grudziądzanami, to oni dostrzegają, że z jednej strony jest dobry prezydent miasta, dobry gospodarz Grudziądza, ale z drugiej strony, no niestety, rządzący nie nadążają ze środkami, czyli tutaj zawodzi koalicja Platformy z PSL-em i tych środków niestety tyle, ile Grudziądz potrafiłby wykorzystać, tylu środków nie ma. Więc myślę, że wszyscy powinniśmy starać się, by panu prezydentowi Robertowi Malinowskiemu pomagać ponad podziałami i żeby rządzący, czy ten rząd, pani premier Ewy Kopacz, żeby nie robił tego, co utrudnia życie w wielu miastach podobnych do Grudziądza, a mianowicie z jednej strony samorządy, takie miasta jak Grudziądz, mają wciąż więcej obowiązków, ale za tymi obowiązkami nie idą w ślad pieniądze. To trzeba odmienić. Myślę, że można też powiedzieć, że Grudziądz ma swój szpital, szpital na wysokim poziomie, ale jest to szpital zadłużony, dlatego że zdrowie nie może być elementem gospodarki rynkowej. Jeśli są grudziądzanie czy mieszkańcy okolic chorzy i trafiają do tego szpitala, to nie może być tak, że w szpitalu powiedzą: nie leczymy, bo nam się już skończyły środki. Więc moim zdaniem trzeba rzeczywiście pomóc oddłużyć się temu szpitalowi i to, co mówimy jako Zjednoczona Lewica, co mówi nasza liderka Barbara Nowacka, te nieznośne limity, one nie mogą się pojawiać przy mówieniu o służbie zdrowia. To nie może być tak, że to urzędnicy będą dyktować, ile razy kto może zachorować na nowotwór, ile razy kto na wyrostek robaczkowy. Nie, choroby przychodzą poza jakąkolwiek statystyką i każdego trzeba leczyć, nie można się zasłaniać brakiem pieniędzy. Tak robi dobry, pełen ofiarnych lekarzy i pielęgniarek i salowych szpital w Grudziądzu i trzeba pomóc, by szpitalowi, który ratuje życie i zdrowie, pomóc się oddłużyć, żeby mógł myśleć nie o urzędniczych fanaberiach i wyliczankach, tylko żeby mógł liczyć o tym, mógł pracować według tego, komu trzeba pomóc i pomagać. Tak szpital robi i chwała mu za to i całemu personelowi tego szpitala. Szanowni Państwo, tak jak jeździmy, ja spotykam się z wieloma wyborcami, to wielu wyborców mówi też, że ma już dosyć kłótni pomiędzy PiS-em a Platformą, Platformą i PiS-em. Wielu z Państwa oglądało z całą pewnością debatę pani premier i zastępczyni pana prezesa Kaczyńskiego. No więc Polacy czekali, że będzie to debata o ich sprawach, jak je rozwiązywać. Tymczasem te dwie panie, pani Beata Szydło i Ewa Kopacz, wymyśliły sobie, że to będzie jakaś partia szachów. A co Polaków, a co mieszkańców Grudziądza obchodzi partia szachów tych pań? Ale nawet i pani Szydło i pani Kopacz nawet nie wyszła z tej tak zwanej rozmowy partia szachów. To była gra w marne bierki. Grudziądzanie takiej lipy nie kupują, takiej nie chcą. Cieszę się też, że Państwo doceniacie, że Lewica się wreszcie zjednoczyła. Podkreślacie walory Barbary
Nowackiej, która występuje również w wielu debatach. To się podoba, podoba się jej spokój. Czyli lewica nabiera takich rumieńców, jakie miała za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, który był kiedyś dobrym liderem lewicy i dobrym prezydentem Polski. I dziś, myślę, w podobnej formie akceptację zyskuje Barbara Nowacka, liderka Zjednoczonej Lewicy. To tyle, jeśli macie panowie pytania, to bardzo proszę. Na ile mandatów liczy Zjednoczona Lewica w naszym okręgu? Czy ten jeden to już tak zadowoli? My nie kalkulujemy, nie myślimy o mandatach, myślimy o tym, żeby prowadzić taką zwykłą rozmowę, bez obiecanek, cacanek z mieszkańcami Grudziądza. Cieszę się, kiedy spotyka nas życzliwość. Szliśmy tutaj uliczkami Grudziądza i właśnie Grudziądzanie podkreślają, że to zaufanie do Zjednoczonej Lewicy jest już spore i wierzę, że w dniu wyborów będzie jeszcze większe. Także nie liczymy na ilość mandatów, niech inni kalkulują, a my jesteśmy po to, żeby rozmawiać, żeby budować program już na przyszłość, rozbudowywać ten program, który mamy dziś, rozbudowywać go na przyszłość w oparciu nie o kalkulacje, tylko w oparciu o to, co mówią nam ludzie na spotkaniach, ulica Grudziądza. Grudziądzanie zawsze cenili spokój i rozsądek. Wierzę więc, że postawią też na spokój i rozsądek Zjednoczonej Lewicy z Barbarą Nowacką na czele, tu w naszym okręgu, ze mną jako liderem, z Tymoteuszem Tobiaszem Kobyłeckim i wieloma innymi kandydatami, których mamy tutaj na liście.